3 lata temu organizowałam swój ślub. Niestety nie doszło do niego, ponieważ pierwsza data została przesunięta przez pandemię, a druga przez coś, co nas wszystkich zaskoczyło, ale jednocześnie niezwykle ucieszyło, przez ciążę. Przez 3 lata Karol nie mogło się gusta zmienić pod względem, wiecie, wyboru. Gusta i biusta, jak to się mówi. Schudła, poczekajcie, schudła, to jest bardzo ważne. No, bo Karolina jednak pozbyła się kilku kilogramów. Schudłam od tamtego czasu 20 kilo i sukienki, które mam zakupione, chciał, nie chciał, nie będą na mnie pasowały. Dlatego wiemy, że ten trzeci termin to jest ten właśnie termin. No dobra, a powiedz mi trochę o klimacie wesela. No, miało być totalnie glamour, dużo złota, a teraz myślimy o połączeniu boho z glamour, jakkolwiek to nie brzmi. Romantycznie ma być, a jednocześnie... Lekko. Dużo akcentów złota to na pewno, ale może też takie właśnie różowe. Ale takie różowe jak te pióra? A nie aż tak, nie aż tak, nie aż tak. To jest, wiesz, akcent na dziś. Ta dziewczyna lubi błyszczeć. Jak ty byś chciała wyglądać na swoim ślubie? Pięknie chyba, tak jak każdy by chciał. Pięknie. To chyba wszystko. Chciałabym kogoś wzruszyć. No czyli właśnie. Na przykład z zasłoniętymi ramionami, bardziej może podkreślająca sylwetkę. A powiedz mi coś o twoim wybranku, panu młodym. To jest zajebisty. No jest. Słuchaj, nie wyobrażam jest sobie, że mogłoby być inaczej, widząc ciebie. Przede wszystkim znosi mnie. Rozumie to, że ja nigdy nic nie mogę znaleźć. On rozumie to, że on nie może znaleźć po mnie niczego. Tam widać, że jest taka piękna, czysta miłość. Bo ja z nim gadałem, wiesz? I... Ja zawsze mam ukrytego asa w rękawie. Nagrał coś dla ciebie. Cześć, kochanie. Nagrywam ten filmik, żeby powiedzieć ci przede wszystkim, że kocham cię najmocniej na świecie, a potem powiedzieć ci, że jesteś wspaniała i że na pewno przy wyborze sukienki poradzisz sobie najlepiej na świecie. Buziaki. Buziaki. Świat mi się po prostu rozpromienia, a ja wiem, że wybrałam najlepiej na świecie. Nie no, to już wiesz, że jest zajebisty, no dobrze powiedziałam. Dobrze powiedziałam, jest naprawdę kochany. Powiedział to, co powinien powiedzieć.